Witamy w kolejnym odcinku z Bułgarii. Tym razem porównamy dwie popularne nadmorskie miejscowości, Nesebir i Sozopol. Naprawdę trudno zdecydować, które jest ładniejsze i gdzie lepiej jechać na urlop. Oba miasta to prężne ośrodki turystyczne pełne nowoczesnych hoteli i apartamentowców. Zarówno Nesebir, jak i Sozopol mają malownicze starówki, które nieco różnią się klimatem. Zresztą poglądajcie i zdecydujcie sami. Na początek Nesebir. Stare miasto położone jest na wyspie, do której prowadzi malownicza droga, most. Na jej końcu zobaczymy szlaban, gdyż wjazd samochodem do starej części możliwy jest tylko za specjalnym zezwoleniem. Po obu stronach wyspy znajdują się duże parkingi, gdzie można zostawić swój pojazd za całkiem przyzwoite pieniądze. Jak my przyjechaliśmy, to akurat było za darmo. Jeszcze lepiej. Co kawałek pokazują się stare części miasta. Nie ma tego dużo tutaj. Troszkę bym powiedziała, że właśnie pod tym względem jestem rozczarowana. Dużo osób polecało Nesebir i myślałam, że jest tutaj tego więcej. Tak więc pod względem historycznym to nie ma za dużo, ale na pewno jest to bardzo fajne i schludne miasteczko. Miasteczko, które jakbym wybierała i musiała wynająć gdzieś jakąś kwaterę, to wybrałabym na swoje wakacje. Where from, sorry? Poland. Poland. Zapraszamy, drużyna polska. Zajebiste zimno piwo, cholera jasna. Rybka, smażona rybka. Też grelowana. Może kafe, cappuccino? No może. Pani? Lamka, winko? Za wcześnie na wino. Gdzie? Jeszcze piątej nie ma. 5 o'clock. Może później. O, później tak, bardzo chętnie. Tak. Jak pan ładnie mówi. Chodź na to, zrobimy sobie zdjęcie. Pięknie pan mówi, super. Jak se macie? Dobrze. Dobrze. We'll be right back.
nie ma ograniczeń i można wjechać samochodem do starej części miasta, przez co nie jest tak kameralnie jak w Decibel. Nie polecamy krążyć tam samochodem, bo uliczki są wąskie i kręte. My zostawiliśmy auto na parkingu przed starówką za całe 4 lewa, czyli około 10 zł. Sozopol wydaje się większy i bardziej ruchliwy niż Decibel. Ma za to ładniejsze plaże i widoki, przynajmniej takie jest nasze zdanie. Tutaj w Bułgarii mamy właśnie do czynienia z takimi bardzo fajnymi miejscami, gdzie jest czysto, schludnie i tak jak powinno być dla turystów. Tak, turystycznie, turystycznie. Więc tutaj w Sozopol jest bardzo turystycznie. Piękne skwerki, mnóstwo fantastycznych knajpek, bardzo ładnie, czysto i zadbanie. Nie cała starówka jest taka, są miejsca mniej atrakcyjne, ale no dobrze, że jest to, co jest. Ta część tutaj jest bardzo ładna. Mamy tutaj pozostałości murów obronnych miasta Sozopol i u góry pięknie odrestaurowane domy. Bardzo wszystko wygląda naprawdę ładnie i malowniczo. Nie wspomnę tutaj o zatoczce. Jedna za drugą fajne plażyczki, malutkie, kameralne, schodki, można sobie zejść. Pięknie. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Widoki są ładne i jest parę fajnych rzeczy do zobaczenia. Ale brakuje dbałości o szczegóły tutaj na tym archeologicznym miejscu. Tam jest parking i takie śmietniki, wszystko powysypywane, nieogarnięte. No tak nie może być.